sobotę 27 lipca w przestrzeni chorzowskiego rynku otworzył się nocny market. Od godziny 19 aż do północy można było kupić unikatowe przedmioty oraz spróbować wyjątkowych potraw i napojów. Pierwszy nocny market to jest taki pomysł na to, żeby troszeczkę odejść od takich tradycyjnych jarmarków, które tradycyjnie odbywają się w godzinach porannych, popołudniowych. I tak się dzieje, tak się pewnie będzie działo. Ale rynek to jest takie miejsce, gdzie chcemy przede wszystkim uczyć i dawać ludziom okazję do tego, że wieczorami także spędzać tutaj czas, spotykać się ze znajomymi. I dlatego ten market ma taki charakter, że można po pierwsze po prostu wspólnie spędzić czas, ale po drugie też zobaczyć stanowiska, na których są ciekawe i inne niezwykle rzeczy, bo mamy na przykład biżuterię industrialną, mamy ciuchy takich niszowych projektantów, ale także, co jest bardzo ważne, włączyły się też lokale, które są jakby w przestrzeni rynku, na przykład cukiernia, są kwiaciarnie, które także będą od sierpnia w przestrzeni rynku, na przykład w weekendy, bo wielu mieszkańców mówiło, że fajnie byłoby, gdyby można było kupić kwiatka. Są też gastronomowie, można spróbować kraftowych piw, w tym chorzowskiego piwa z naszego jedynego chorzowskiego browaru. Można spróbować dobrych rzeczy, w tym jest premiera kanapki z restauracji z pubu Kraken. Jakby staraliśmy się pościągać takich wystawców, którzy pokażą coś nowego, czego jeszcze w Chorzowie nie było i mam nadzieję, że nam się to udało. Dodatkowo każdy chętny mógł na chorzowskim rynku zrobić sobie tatuaż z henny lub wziąć udział w warsztatach z rękodzieła artystycznego. To, co teraz maluję, to jest w hennowym stylu, ale sam wzór nie jest robiony henną. Jest robiony jagłą, to jest barwnik pochodzący z Ameryki Południowej. Na przykład Indianie z Ameryki Południowej chodzą tym wymalowani w takie duże pasy na prawie całe ciało. I od pewnego czasu jest to dostępne też w Europie, sprowadzane przez europejskie firmy. I można sobie właśnie taki intensywny, granatowy kolor zabarwić skórę. Bezpiecznie, roślinnie, bo jest to robione z owoców, które generalnie jak dojrzeją można jeść, więc sama fajna, naturalna sprawa. Scrapbooking to jest metoda, która wywodzi się ze Stanów. Tam jest bardzo to popularne, u nas to dopiero raczkuje, czyli generalnie rękodzieło artystyczne. Polega to na tym, że po prostu bierzemy sobie jakieś skrawki, wszystko co mamy w domu i przyklejamy jakiś tutaj guziczek, jakiś tutaj jakąś koronkę, coś takiego i powstaje nam fajna kartka. W końcu chodzą, doczekały się serca miasta, czyli rynku, czyli miejsca, na które czekali wszyscy ożywieni od 40 lat. I tak naprawdę to jest też efekt tego, że my staramy się co tydzień z wieloma ludźmi, co tydzień robić coś większego, ale codziennie coś się odbywa w rynku, tak żeby nauczyć mieszkańców do tego, że w tej przestrzeni zawsze znajdą coś dla siebie. Mogą poćwiczyć, mogą posłuchać muzyki, mogą potańczyć, mogą poczytać dobrą książkę, mogą zrobić wiele, bardzo wiele różnych rzeczy, a przy okazji staramy się uczyć, że to jest nasza wspólna przestrzeń i że warto o nią dbać. Informacje o wydarzeniach związanych z otwarciem nowego rynku, które będą organizowane do końca października, można znaleźć na fanpage'u o nazwie Nowy Rynek Chorzów na Facebooku lub na stronie Urzędu Miasta Chorzów EU.